Siemka, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w filmie przygotowanym dla Anton Top. Niestety choroba nadal nie odpuszcza, ja jednak nie chcę was zawieść, dlatego lecimy z kolejnym filmem, a dzisiejszy film będzie o Trap Joe Ans, czyli o Don z Monticola. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na film. Odontomachu z Monticola. Są to niezbyt trudne w utrzymaniu mrówki, które pochodzą z Azji. Królowa przeciętnie ma około 14 mm wielkości, a robotnica bardzo ją przypomina. Wielkościowo bardzo od niej nie odstaje, ze względu na to, że robotnica z reguły ma około 11 do 14 mm wielkości. Są one nieznacznie mniejsze od królowych. Mrówki te odżywiają się głównie owadami. Ich podstawowym składnikiem w diecie może być mącznik, muszki owocówki, świerszcze i tego typu pokrewne. Wymagają one wysokiej wilgotności, rzędu nawet 80%. Bez odpowiedniego dogrzewania oraz bez odpowiedniej wilgotności mrówka ta nie będzie rozwijała się prawidłowo. Temperatura, która powinna występować w gnieździe, powinna być na poziomie nawet i 28 stopni Celsjusza. Cechą dla nich wyjątkową są szczęki, które potrafią rozewrzeć nawet do 180 stopni. Atakując ofiarę, potrafią zamknąć je z prędkością nawet 200 km na godzinę. Oprócz szczęk, które potrafią być bardzo dużym zagrożeniem dla innych owadów, warto zwrócić też uwagę na to, że swoim ofiarom potrafią wstrzykiwać jad, który nawet u ludzi powoduje bardzo silny ból. Mrówki te najłatwiej odchować jest w gnieździe gipsowym bądź w gazobetonie, ze względu na to, że w tych dwóch gniazdach bardzo łatwo jest uzyskać wysoką wilgotność. Warto wspomnieć o tym, że mrówka ta nie potrafi wspinać się po pionowych, gładkich powierzchniach, takich jak szkło. Albo plastik. Powoduje to, że część hodowców kupuje akwaria, następnie w nich przygotowuje gniazdo dla tego typu mrówek i hoduje je bez żadnego przykrycia, czyli na otwartej arenie. W związku z tym należy pamiętać, że próbówka, w której będą żyły nasze odontomachus, musi być wypełniona jakimś piaskiem albo jakimś innym materiałem, którego będą w stanie się złapać. Mrówka, którą będziemy trzymali w plastikowej próbówce bez żadnego wypełnienia, będzie ślizgała się po szkle czy też po plastiku, co znacząco będzie utrudniało jej życie i może przyczynić się do zwiększenia stresu u zwierzęcia. Kolonie, które tworzą te mrówki, z reguły nie przekraczają około 300 robotnic. Co istotne, to mrówki te nie wymagają zimowania. W związku z tym są świetnym wyborem dla wszystkich osób, które właśnie hibernacji się obawiają i dla tych, którzy nie chcą żegnać się ze swoimi mrówkami na okres kilku miesięcy. Głównym składnikiem w diecie tych mrówek są owady, jak już wspomnieliśmy, ale warto urozmaicić ich dietę o różne słodkie tropikalne owoce. Najlepszym rozwiązaniem dla odontomachu z Monticola jest stworzenie Akwarium przykładowo czy też formikarium, w którym mrówka będzie miała swoją gipsową przegrodę, gdzie będzie utrzymana wysoka wilgotność oraz arena. Najlepiej, aby była wysypana na przykład torfem kokosowym wymieszanym z piaskiem czy też gliną. Dla osób chcących rozpocząć hodowlę tych mrówek, chciałbym przede wszystkim zaznaczyć. Po pierwsze, są to mrówki bardzo agresywne, w związku z tym trzeba na nie uważać, ponieważ potrafią nas naprawdę dotkliwie skrzywdzić. Po drugie, Trzeba pamiętać o wysokiej wilgotności, ponieważ brak wysokiej wilgotności może spowodować śmierć królowej czy też kolonii. Po trzecie, dogrzewanie zdecydowanie bardzo dobrze odbije się na późniejszym rozwoju kolonii, ze względu na to, że są to mrówki azjatyckie, gdzie, jak wiadomo, panują wyższe temperatury niż u nas. Po czwarte, pamiętajcie, nie ma potrzeby hibernowania tych mrówek. Mrówki te są naprawdę świetne w hodowli, ale nie nadają się dla osób początkujących, o czym chciałbym wspomnieć i o czym chciałbym, abyście pamiętali, ze względu na to, że są bardzo ciężkie. W hodowli i początkująca osoba może sobie z nimi po prostu nie poradzić. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Ja oczywiście standardowo zapraszam Was na stronę Anton Top, gdzie możecie kupić odontomachu z Monticola oraz wiele innych mrówek. Jeśli macie pytania dotyczące tych mrówek, piszcie w komentarzach, a ja postaram wam się jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Dajcie nam znać w komentarzu, jaki gatunek mrówek chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Siemka, cześć i do usłyszenia.